Przyjm Boże, coś Wam powiem. Jest takie powiedzenie, że kto nie smaruje, ten nie jedzie. I ono ma swoje odbicie w dzisiejszej Ewangelii, gdy tej oliwy zabrakło. Ten deficyt sprawił, że 5 kobiet zostało za drzwiami domu weselnego, gdyż nie zdążyły wejść razem z oblubieńcem, bo nie przewidziały swoich następnych kroków. Myślały tylko i wyłącznie o chwili obecnej. Ciało było rozradowane, podekscytowane oczekiwaniem, a dusza pozostawiona poza kontrolą. Błądziła gdzieś bez konkretnego ukierunkowania. Święty Grzegorz z Nazianzu rzekł: duszo moja, jeśli zechcesz, masz zadanie wielkie. Poważnie kontroluj swoje wnętrze, swój byt, swój cel, skąd przybywasz i dokąd zmierzasz. Chodzi o to, byś wiedział, czy żyjesz naprawdę i czy jest coś więcej. Dlatego oczyszczaj swoje życie. Jak dodaje papież Benedykt, chrześcijanom nie wystarcza czekanie, trzeba działać. Oj, coś wiem na ten temat ostatnio. Nie ma co czekać na jutro, bo może go nie być. Kiedy mamy czuwać, to znaczy, że nie mamy się zamknąć w strachu i udręczeniu, ale żyć w pełnej odpowiedzialności dzieci Bożych. Mamy żyć odpowiedzialnie, jak na dzieci Boże przystało, w wierze, nadziei i z miłosierdziem. Przecież Pan zawsze oczekuje na naszą odpowiedź wiary i miłości. Tylko i wyłącznie każdy z nas może Mu dać tę odpowiedź, bo nikt za nas tego nie zrobi. Zauważmy, że te panny, którym zabrakło oliwy, nie zrobiły nic złego. W takim przekonaniu żyje bardzo wiele osób. Rodzina zmarłego, który od wypadku leżał w łóżku, a minęło ponad 20 lat, twierdziła, że on nie grzeszył. No tak, nie chodził, nie mówił, to był nieskazitelny. Tak go widzieli. Ale od ponad 20 lat nie widział księdza i nie skorzystał z sakramentu. Ale był dobry. Tylko zabrakło mu czegoś ważnego, tak jak tym pannom, przez co one nie weszły na ucztę. A co będzie z takim człowiekiem? Sam Bóg zdecyduje. Tą oliwą jest miłość Boża, łaska uświęcająca i zawierzenie siebie Panu Bogu. Momentem przełomowym w tej dzisiejszej przypowieści jest nocne wołanie. Pan przyjdzie wtedy, kiedy sam zechce, a nie kiedy my to zaplanujemy za Niego. Noc jest sprawdzianem naszego autentyzmu wiary. Czy damy się zaskoczyć, czy będziemy czujni? Ewangelia nie zawsze kończy się w swojej treści happy endem. Ona nie przekreśla definitywnie naszych szans, nie przekreśla nas, słuchaczy, że już jesteśmy skazani na porażkę. Celem tych słów jest zawsze nasze dobro. Mądry, który posłucha ich i zmieni swoje życie, żyć będzie, a głupi zostanie pod drzwiami i usłyszy: nie znam was. My nie różnimy się od tych panien z przypowieści, bo my także czekamy na naszego Pana. Doskonale wiemy, na kogo czekamy. Można powiedzieć, że pół świata czeka na Niego w gotowości, a druga połowa po prostu czeka i nie myśli o tym, co będzie dalej. A gdyby to spotkanie miało nastąpić właśnie dzisiejszej nocy, to z jakim sercem przyjdzie nam stanąć przed Mistrzem? Czy jest w Nim łaska uświęcająca, czy jej miejsce zajął grzech? Różne mogą być tłumaczenia: bo nie czuję potrzeby, bo do świąt jeszcze daleko, bo nie mam czasu, bo spowiednika się wstydzę i w ogóle jakiś taki dziwny. Nie dajmy się zaskoczyć w złej godzinie. Oby w naszym sercu nie zabrakło tego Bożego paliwa, tej oliwy, która jest warunkiem wejścia na wielkie wesele. Niech Wam Pan błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.